Roksana, jak wspieracie Kevin podczas tych treningów, no i tego intensywnego czasu w Twoim życiu teraz? Bardzo, bardzo mnie wspiera. Jest dla mnie największym wsparciem w tym okresie czasu i jest na każdym odcinku zawsze trzyma za nas mocno kciuki. No, największe wsparcie. Myślę, że zarówno ja tego doświadczam, jak i Michał, no, bardzo nas wspiera. Trzyma kciuki, żeby nam wszystko wychodziło. Czyli rozumiem, że nie przeszkadza mu to, że jesteś tak dużo na salach treningowych i teraz spędzacie razem trochę mniej czasu. To fakt. Spędzamy trochę mniej czasu, ale staramy się to dopasować. Jakie ja mam jakąś krótką przerwę, to jadę do niego specjalnie po to tylko, żeby się przytulić. I on robi w drugą stronę dokładnie tak samo. Czasami wpada do nas na treningi. Tak nas też motywuje, mam wrażenie. Czasami. Był z nami też w Marrakeszu, oczywiście, więc tam organizowaliśmy wspólnie przestrzeń na treningi. Także no, wiedział, że ten program będzie bardzo absorbujący. Już wcześniej też mu wspominałam o tym, że no, wiesz jak to będzie, to będzie po prostu non-stop. Będę na sali. On mówi, no tak, wiem, ale, ale skoro podjęłam taką decyzję, to on jak najbardziej mnie wspiera. Jesteśmy przekonani, że ty w czasie pierwszego tańca dasz sobie radę, ale co będzie z Kevinem? Czy on na przykład też ćwiczy? E, ćwiczy, nie, no nie taniec, ale jest w dobrej formie. E, m, Michał pomoże nam e, po prostu. Damy radę, jest, jest jeszcze. Tak, tak, tak. Jest naprawdę. Myślę, że są predyspozycje. <grych> e, także damy radę. Wszystko w tematach tanecznych, moi drodzy, zostaje, bo teraz tak sobie pomyślałam o tym, że pamiętam, że chyba Karolina Pisarek i Roger mieli taki nietypowy pierwszy taniec ślubny. I, i ty, Michał, na przykład widziałby się Roxy i Kevina właśnie w takiej nietypowej choreografii, czy raczej myślisz, że tak standardowo na ten taki wiesz, pierwszy taniec? Ja myślę, że to musi być choreografia, e, która będzie oddawała to, co oni najbardziej czują, oddawała charakter utworu, który wybiorą. E, no Roxana jak widać sprawdza się i w bardziej dzikich szalonych tańcach, i w klasycznych, tutaj w tańcach standardowych. Ja się o Roxanę nie martwię. <laughs> ale tutaj muszę powiedzieć, że Kevin też mi pokazywał parę kroków tanecznych, bo chodził kiedyś na zajęcia taneczne. I tutaj pokazał mi i kroki z samby, i z quickstepa, i z walca. Mnie też to zaskoczyło, ale on tutaj y, trzyma takiego asa w rękawie i też potrafi co nieco. Także myślę, że tutaj wszystkich gości zaskoczy na pierwszym tańcu. To jakie on jeszcze asy w rękawie trzyma, Roxy? O, dużo, dużo. <grywka> <grywka> no nie, on jest w ogóle świetnym człowiekiem. Ma dobre serce i za to najbardziej go cenię. Po prostu za to, jaki jest, za to, jaki ma charakter. Jest bardzo pracowity. Dlatego ja się w ogóle nie obawiam o pierwszy taniec. Obawiam się, że sobie świetnie poradzi. No, jest moją bratnią duszą po prostu. Myślę, że w skrócie mogę to tak najłatwiej ująć.